W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Zakończyliśmy niedawno obszerną serię filmów z Gothica i Gothica 2 Noc Kruka, więc przyszedł czas na jeszcze jeden film. Tym razem przedstawiam Wam 100 ciekawostek o Gothicu 3, grze, która swoją premierę miała w 2006 roku. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Gothic 3 rozszerza linię zwierząt i potworów względem Gothica 2. Czy wiedzieliście, że do gry mogły trafić konie? Twórcy ich jednak nie dodali, argumentując to brakiem czasu, problemami z silnikiem i potencjalnym zepsuciem zabawy, gdyby całą mapę dało się przejechać w kilkanaście minut. W Gothicu 3 nie ma krytoszczurów. Być może dlatego, że występowały tylko na Korinis, gdzie było dużo gór, jaskiń, no i cała górnicza dolina, a jak sami dobrze wiecie, jego nazwa to połączenie słów kret i szczur. W plikach gry można trafić na gildię o nazwie Molerat, co po polsku tłumaczone jest jako kretoszczur. Mimo to, taka gildia nie występuje w grze. Jak myślicie, czym by się charakteryzowała? Ciekawostką jest opis szynki, który mówił, że ta została przyrządzona według staropolskiej receptury. Jeżeli założymy szatę druida, na rękach protagonisty pojawią się runiczne tatuaże. Mora Sul jest miastem, do którego przypisano najwięcej zadań. Liczba ta wynosi 56 i stanowi około 10% wszystkich zadań z gry. Na lewo od pomostu w Lago znajduje się zalana jaskinia. Można tam zaobserwować na suficie tajemniczą, świetlistą mgłę, która nie pojawia się w żadnym innym miejscu na mapie. Mimo to nie można z nią wejść w żadną interakcję oraz nie pełni żadnej funkcji w rozgrywce. To takie gotikowe zjawisko paranormalne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pradawni, o których mowa w Gothicu 3 w Warancie, byli spokrewnieni z budowniczymi z Jarkendaru. Świadczą o tym podobne przyczyny zagłady, czyli gniew Adanosa i potop oraz zastosowanie systemu kastowego. Pradawni z Warantu prawdopodobnie byli zdecydowanie więksi od zwykłych ludzi. Może o tym świadczyć pokaźny szkielet człowieka w pobliżu grobowca Haran-Ho. Ten aspekt mógł być inspirowany Biblią, gdzie występuje wiele wzmianek o gigantach. W Gothicu 3 twórcy zastosowali nowy autorski silnik, tak samo jak zrobili to kiedyś w przypadku Gothica 1. Genome Engine, bo tak nazywa się silnik trójki, został jednak kojarzony z liczną ilością problemów z wydajnością, błędami i glitchami, jakie zawierała trzecia odsłona serii o bezimiennym. Do Genome Engine zaimplementowano też takie technologie jak Speed 3, Emotion FX oraz PhysX od NVD. Pozostając jeszcze w temacie błędów, te były naprawiane przez oficjalne łatki bądź fanowskie usprawnienia takie jak Quest Pack czy Content Mod. Twórcy wypuścili aż 6 patchy, które naprawiły grę. Za zorganizowanie rodzimego dubbingu odpowiadało studio Start International Polska na zlecenie studia CD Projekt, które wydało grę w Polsce. Aktor Jacek Mikołajczak, odtwórca roli protagonisty, wymówił aż 1200 kwestii, których nagranie zajęło 18 godzin ciągłej pracy. W grze pojawia się łącznie 351 postaci imiennych. Najwięcej z nich jest w Myrtanie, bo aż 192, 45 w Nordmarze i 114 w Warancie. Hełmy miały się pojawić już w pierwszej części Gothica, lecz z nich zrezygnowano. Oczywiście wyjątkiem są paladyni, ale chodzi o hełmy, które gracz może założyć. Ta opcja po raz pierwszy w grach z serii Gothic została zaimplementowana do Gothica 3. W grze występują 24 amulety. Państwowym godłem Myrtany jest symbol Innosa ze skrzydłami. Cztery gwiazdy oznaczają cztery królestwa: Nordmar, Myrtanę, Warant oraz Wyspy Południowe. Zaś górujące nad nimi słońce oznacza władzę. Podczas gdy w Gothicu i Gothicu 2 Noc Kruka Torusa można zabić od konkretnego rozdziału, w Gothicu 3 można to zrobić od samego początku. W podstawowej wersji Gothica 3 król Robard II, władca Myrtany, nie nosi korony. Zmienia to dopiero patch 1.74, w którym po zabiciu i przeszukaniu ciała władcy można znaleźć koronę władcy Myrtany.
W Nocy Kruka spotykamy piratów pod przewodnictwem kapitana Grega. Jak jednak wiemy, cała wyspa zostaje zdominowana przez orków, a ludzie zniewoleni bądź zabici. W Gothicu 3 jest mowa o piratach, którzy ukradli Esmeraldę, zabijając wyznaczonych do pilnowania ludzi. Nie jest jednak powiedziane, że jest to ta sama grupa. W końcu piraci z Corinis musieliby znaleźć sposób na opuszczenie wyspy. Smoki w Gothicu 3 wyglądają znacznie gorzej od tych, które znamy z drugiej części gry. Twórcy wytłumaczyli jednak, że na pomysł wprowadzenia smoków do Gothica 3 wpadli na niedługo przed premierą, przez co nie znaleźli czasu na ich dopracowanie. Sam model smoka wykorzystuje przerobiony model potwora. W grze pojawiają się łącznie 552 zadania. 278 w Myrtanie, 71 w Nordmarze, 153 w Warancie oraz 50 nieprzypisanych do lokacji i zadań głównych. W Gothicu 3 Lester od początku gry posiada klucz do świątyni Al-Shedim. Zmienia to patch 1.74. O wielkim krasnoludzie z kosmosu mówiłam już w poprzednich odcinkach. Chodzi o postać wzmiankowaną na jednym z grobów oraz autora tablicy za palisadą orków. Tak się składa, że w Gothicu 3 również zostawił po sobie wiadomość. Na ścianie nad bramą w Isztar, głównej siedzibie asasynów. Wiadomość mówi: znalazłeś ukrytą notatkę w pokoju bez drzwi. Mam nadzieję, że czujesz się teraz szczęśliwy. TMAD, czyli nie jestem martwy, obserwuję cię. TMAD to oczywiście wielki krasnolud z kosmosu, tylko w wersji angielskiej. Początkowo oprócz klanu Młota, Wilka i Ognia, w Nordmarze miały znajdować się jeszcze dwa inne klany. Klan Rudy oraz klan Krwi. Cała kraina jest oczywiście wzorowana na Skandynawii. Za pomocą kodu Spawn Fidel Castro możemy przywołać postać o takiej nazwie. Jest to imię i nazwisko kubańskiego rewolucjonisty i dyktatora. Nagrano również dialog z tą postacią. Bezimienny może do niego powiedzieć Viva la Revolución. Co więcej, pojawia się zadanie, by zabić testowego szefa. Możemy go przywołać kodem Spawn Test Boss. Na jednej z wież w Vanguardzie, blisko magicznej bariery, znajdują się inicjały PB, co oczywiście oznacza Piranha Bytes. W poprzednich filmach mówiłam o orkach i przedstawiłam kilka dowodów na temat tego, że ci zamieszkiwali Corinis jako autochtoni. Wygląd orków zmienia się w Gothicu 3, lecz zmiana ta nie jest jedynie zmianą graficzną, a przedstawieniem zupełnie innych orków. Mniej włochatych, za to bardziej cywilizowanych. Statek, którym Bezimienny i przyjaciele dotarli do Myrtany, w Intrze Gothica 3 znacząco różni się od okrętu, którym wypływaliśmy z Corinis. Przede wszystkim nie przypomina już galeonu, a bardziej karawele bądź karakę, a na żaglach nie znajdują się dłużej królewskie gryfy. Magowie tworzący magiczną barierę nad Vanguardem posiadają twarze Lestera. Wszyscy bez wyjątku. Wygląda to dość dziwnie. Warant, jak i społeczność asasynów, wzorowani są na kulturze arabskiej, jednak wczesne koncept arty przedstawiają asasynów jako samurajów. Ostatecznie zdecydowano postawić na wygląd Nizarytów i tak też przedstawić tę gildię w grze. Warant zostaje wspomniany w intrze pierwszej części gry. Sędzia wymienia krainę jako jedną z podporządkowanych królowi Robarowi II. Wymowa słowa Warant różni się jednak od tego, co słyszymy w Gothicu 1, a do czego przyzwyczaił nas Gothic 3. Jeden z orków o imieniu Sylwester mówi, że Torus był jego przyjacielem i towarzyszem w bitwie o Vanguard. Nie jest to możliwe, bo Torus przebywał wtedy w Górniczej Dolinie. Imię Paladyna Rolanda jest nawiązaniem do rycerza o tym samym imieniu znanego z pieśni o Rolandzie. Na niektórych pancerzach asasynów znajdują się niewielkie herby wielu średniowiecznych państw muzułmańskich. W pierwszej wersji Gothica 3 głowa Diego jest nieproporcjonalnie mała względem reszty ciała. Proporcje zmieniają dopiero oficjalne patche do gry. Niektórzy kupcy w grze zapłacą nam za pewne towary więcej niż inni. Za skóry dostaniemy więcej od Joeya z Red Dog, myśliwego i sprzedawcy łuków. Herszt orków z Andrei ma na imię Prakas. Dowiedzieć się tego można jedynie w angielskiej wersji gry, bo w polskiej z jakiegoś powodu nie zostało to zawarte.
W Gotiku 3 Gorn posiada pancerz Nordmarczyka. Nie jest to jednak możliwe, gdyż Korinis opuszcza w zbroi najemnika. Poprawia to modyfikacja Quest Pack 4, gdzie czarnoskóry przyjaciel bezimiennego z powrotem nosi ciężki pancerz najemnika. Content mod zmienia to na pancerz łowcy smoków, bo jak wiemy, Gorn też na nie polował. W trzeciej części gry w pancerzach pojawia się parametr ochrony przed energią. Jest on jednak zupełnie zbędny, ponieważ żaden z przeciwników bezimiennego nie dysponuje tego typu atakiem. Jedyny sposób na otrzymanie obrażeń od energii to zetknięcie się z barierą otaczającą Vanguard. Ten aspekt prawdopodobnie został niedopracowany przez twórców gry. We wczesnej fazie prac nad Gotikiem 3 Morasul miało znajdować się w centralno-północnej części Warantu, nieopodal Bragi, a ta miała leżeć bardziej na zachód pustyni. Nazwa osady mogła być zainspirowana Kapsztadem, po angielsku Cape Town, czyli legislacyjną stolicą Republiki Południowej Afryki. Co więcej, przymiotnik Dun może pochodzić z języka niderlandzkiego i oznaczać cienki. Z kolei w języku twórców Gotika, niemieckim, to słowo oznacza pijany. W Gotiku 1 i 2, choć występują tarcze, chociażby te wiszące na ścianach, bohater nie jest w stanie ich użyć. Po raz pierwszy tarcze wprowadzono dopiero w Gotiku 3. W pierwszych dwóch częściach gry Xardas jest szczupłym i starym nekromantą z krótką brodą. W Gotiku 3 wygląda on jednak na młodszego, a zamiast pełnej brody nosi kozią bródkę. Jest też zdecydowanie szerszy oraz grubszy. W intrze Gotika 3 Lester nosi szatę druida, a w grze strój gońca leśnego. Poprawkę wprowadza patch 1.74. Mimo że niedźwiedzie są nieraz wspomniane w Gotiku 3, nie występują one w żadnej innej części. W Gotiku 3 postać o imieniu Felipe wymienia niedźwiedzia w jednym ze swoich porównań. Nadzorca niewolników jest kanibalem, gdyż w swoim kociołku gotuje ludzki szkielet. W podstawowej wersji gry występuje błąd, gdyż po zerwaniu sojuszu między orkami i asasynami, Estiel, w przeciwieństwie do Gamala, nie jest atakowany przez ludzi Uruka. Nowicjusze z klasztoru w Nordmarze noszą szaty magów. Zmienia to Quest Pack 4. Widoczne na ścianach wizerunki wojowników przypominają oddziały nieśmiertelnych ze starożytnej Persji, elitarnej jednostki perskich władców. W pierwszej części serii Warant pisany jest przez 2 R. Warrant. Błąd ten leży po stronie tłumaczy, gdyż w niemieckiej wersji gry on nie występuje. Nieznane krainy leżą na zachód od Myrtany i są widoczne na mapie z Gotika 3. Na północny zachód od Silden znajduje się prowadząca do nich ścieżka, jednak przejście jest zawalone przez głazy. Najprawdopodobniej była to przełęcz, z której korzystali poprzedni mieszkańcy Myrtany. Geldern to nazwa lokacji w Gotik 3, jak i miasta w zachodnich Niemczech, leżącego w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia. Teleport do miasta znajduje się w kamiennym kręgu po prawej stronie od północnego wyjścia z Geldern, od strony obozu niewolników. Teleport posiada również szaman Grompel. Głowa Rita jest biała, zaś reszta ciała jest ciemnej karnacji, podobnie jak w przypadku Errola i Drake'a. Zmienia to edycja rozszerzona do Gothic 3 Zmierzch Bogów. Aby wejść do świątyni Morasul, wcale nie potrzebujemy kluczy. Bohater może wskoczyć na szczyt budynku i zeskoczyć po drugiej stronie. Podobnie działało to w Gotiku 2 w przypadku klasztoru. Przywódca orków Trellis, czyli Vak, zleca nam zadanie polegające na przekazaniu 50 tysięcy złotych monet asasynom. W nazwie zadania istnieje błąd, bo quest nosi nazwę Warek potrzebuje złotych monet, a chodzi przecież o Vaka, a nie Wareka, przywódcę orków z Montery. Orkowie z Gotika 3 są bledsi od swoich kuzynów z Korinis. Niektórzy mają także rude włosy. Zarówno Vanguard, jak i klasztor w Nordmarze są uznawane przez grę za obozy buntowników. Zniszczenie obu tych miejsc wiąże się więc ze standardową reakcją pozostałych przywódców buntowników ostrzegających gracza. W obsadzie podanej w instrukcji do gry zostali wymienieni także Wojciech Machnicki, Ryszard Faron, Katarzyna Skolimowska oraz Łukasz Nowicki, lecz w grze nie ma żadnych postaci mówiących ich głosami. Okara to największy obóz buntowników w Myrtanie.
W starszych wersjach gry miejsce to atakowane było przez pełzacze, które przenikały przez ściany bogatej kopalni do Okary. Błąd ten został naprawiony przez Community Patch. W dzienniku zadań można zauważyć, że symbolem klanu Wilka jest wilcza skóra, jednak na kamieniu teleportacyjnym do tego klanu znajduje się symbol wyjącego wilka. Jest to pewnie niedopatrzenie twórców gry. Nazwa miasta w Warancie mogła zostać zainspirowana Marrakeszem, współcześnie istniejącym miastem i dawną stolicą Maurów. Głos Laresa zmienia się w Gothicu 3, mimo iż postać jest dubbingowana przez tego samego aktora, czyli Adama Baumana. Oprócz tego, w trójce Laresowi znika charakterystyczna blizna z twarzy. Najemnik Darmok, jako jedyny z ludzi, posługuje się orkowym orężem. Przyjaciel bezimiennego Lester płynie z nami na dwór Irdorath, a później na Myrtanę. W intrze do Gothica 3 można zauważyć go stojącego za sterem Esmeraldy, mimo że w Gothicu 2 nie dało się wyruszyć bez kapitana. Musieliśmy wybierać spośród Torlofa, Jorgena czy Jacka. W Gothicu 3 w wieży Xardasa w Nordmarze spotkać możemy ożywieńczego sługę. Jest to jedyny szkielet, którego zabijemy poprzez dobicie. W każdym niewyzwolonym mieście Myrtany, z wyjątkiem Ardei, można znaleźć przynajmniej jednego przedstawiciela gildii asasynów. Uderzanie szkieletów bronią białą w Gothicu 3 sprawia, że te krwawią, choć nie powinny. Jest to niedopracowanie ze strony twórców gry, bo problem nie występował przecież w poprzednich grach serii Gothic. W Gothicu 3 król Robard II jest jedyną postacią, która może nas nauczyć zdolności paladyn, bojowej umiejętności, którą możemy nabyć wybierając drogę Innosa. Szczyt świątyni Beliara w Bakareszu przypomina ogromny kamienny tron. Za pomocą kodów możemy przywołać inną wersję pancerza Robara. Jest to w pełni płytowa zbroja z hełmem z koroną. Przedmiot został jednak wprowadzony dopiero w dodatku Zmierzch Bogów. Przywódca orków w Cape Dun ma na imię Uruk. Jest to nawiązanie do Uruk-hai z Władcy Pierścieni. W Gothic 3, przy wybraniu drogi Adanosa, gdy Xardas mówi o konieczności zabicia króla Robara II i Zubena, bezimienny zamiast powiedzieć „z pewnością dobrowolnie nie wyrzekną się swej mocy”, mówi „z pewnością dobrowolnie nie wyrzeknę się swej mocy”. Jeżeli protagonista wyzwoli miasto spod władzy asasynów, to pomimo tego żaden koczownik nie wprowadzi się do niego. Będzie tam mieszkał jedynie niewolnik Miguel. W grze istnieje łuk o nazwie Nimrod. Jest to imię, które nosi jedna z postaci biblijnych, znana w kulturze islamskiej oraz żydowskiej. Imię alchemika Strelis jest nawiązaniem do Amedeo Avogadro, włoskiego fizyka przełomu XVIII i XIX wieku, któremu przypisuje się m.in. opracowanie liczby Avogadra, jednej z podstawowych stałych fizycznych. Po wyzwoleniu miasta jego zarządca Julio wypowie do nas kwestie dialogowe w języku niemieckim. Jego dubbing został w jakiś sposób przeoczony przez Polaków, a w kolejnych patchach język niemiecki jest wyciszony, więc tak naprawdę Julio nie mówi nic. Autorzy, tworząc miasta i grody, wzorowali się na wczesnośredniowiecznych osadach z filmu 13 Wojownik oraz średniowiecznych zamków z filmu Braveheart Waleczne Serce. Jest to o tyle dziwne, bo w Gothic 1 i 2 pokazują nam inny wizerunek miast i zamków, bardziej późnośredniowieczny, o czym świadczą chociażby armaty w Corinis czy wizerunek Esmeraldy. Jednak to wszystko i tak świat fantazy, więc nie ma co się czepiać. Mimo że asasyni zwracają się do bezimiennego mój blady przyjacielu, sami są w większości białoskórzy. Ręce orka Vaka są blade jak śnieg, mimo że twarz ma on zupełnie inną, piegowatą i jakby opaloną. Wygląda to nieco groteskowo, jednak problem spotyka też kilku innych orkowych hersztów. W obozie orków w Al-Shedim znajduje się liścik, który po podniesieniu znika i nie pojawia się już więcej w grze. Nie wiadomo, co miało się na nim znajdować. Przedmiot został usunięty w questpacku. Halabarda w Gothicu 3 zupełnie nie przypomina halabardy. Już bliższe prawdy są te z poprzednich części Gothica. Halabarda z trójki przypomina raczej glewie.
Wiele żywności ma żartobliwy opis. Na przykład marchew nawiązuje do królika, a opis jabłka głosi, że nie jest zatrute, co jest nawiązaniem oczywiście do Królewny Śnieżki, ludowej baśni z Niemiec, którą jako pierwsi spisali bracia Grimm. Początkowo orkowie mieli być bardziej dzicy i zwierzęcy, czyli tacy, jacy występują w pierwszych dwóch częściach. Widać to także na pierwszym zwiastunie Gothica 3, wypuszczonego w 2005 roku. Orkowie są włochaci, mają coś na kształt dreadów, a część z nich jest nago. Jeżeli w Gothic 3 bohater zacznie skakać po górach i dojdzie na kraniec Myrtany, będzie mógł zobaczyć, że niezbadane krainy są krainami górzystymi, podobnymi do Myrtany. Jeżeli w Gothic 3 bezimienny podąża drogą Beliara, musi na jego rozkaz zabić orkowych władców, ponieważ ci podobno przestali odpowiadać na wezwania Boga Śmierci. Podczas wyzwalania Ardei, bezimienny nie może zginąć. Kiedy zostaniemy pokonani, bohater zostanie ogłuszony, lecz nie zabity. Zmienia to poziom trudności gry. Na trudnym czeka nas śmierć, gdy zostaniemy pokonani. Architektura pradawnych, jak i starożytne ruiny Warantu, stylizowane były na architekturze Imperium Perskiego. Większość Nordmarczyków w grze to łysi mężczyźni. Klasztor jest lokacją, do której przypisano najmniejszą ilość zadań. Jest ich zaledwie 4. Bariera stworzona nad Vanguardem była wzorowana na tej z Gothica 1. Jest jednak gorzej wykonana. Nie tylko wygląda mniej efektownie, ale można też wejść po niej jak gdyby nigdy nic. W Gothicu 3 zmienia się wygląd ścierwojadów. Dostają one inne umaszczenie i pióra na czubku głowy. Ogólnie można powiedzieć, że ich wygląd wzorowany był na fororakach, ogromnych ptakach nielotach żyjących w miocenie. Nazwa stolicy Warantu, czyli Isztar, nawiązuje do babilońskiej bogini Isztar i bramy, która została poświęcona również jej imieniem. Flaga asasynów przedstawia nie tylko symbole wzorowane na herbach średniowiecznych państw arabskich, ale również wizerunek śniącego. Kostur wiecznego wędrowca przypomina nieco laskę Gandalfa. Ponadto Xardas mówi nam, że przedmiot wygląda znajomo. Jeden z fanów zastanawiał się nawet, czy to nie Xardas był wzmiankowanym wędrowcem. Musiałby jednak w jakiś sposób móc oszukać czas i przestrzeń. Resztę możecie poczytać na gothic.fandom.com. A skoro jesteśmy przy wieku, to czy was też nie zdziwił wygląd Watrasa w Gothicu 3? W poprzedniej części gry był on stary i o ciemnej karnacji, podczas gdy w trójce nie dość, że wygląda na młodszego, to w dodatku jest całkowicie białoskóry. Miecz demona występujący w grze wymaga 666 punktów siły. Liczba ta uznawana jest za liczbę diabła i demonów. Podobny easter egg zawarto w Gothicu 2 Noc Kruka. Tytułowy kruk miał 666 punktów many. Za pomocą kodu, który wyświetlę wam teraz na ekranie, możemy przywołać zbugowane sępy. Przed wersją 1.74 występowały one w grze niedaleko Warantu i zdarzało się, że też były zbugowane. Twórcy, zamiast naprawić błąd w patchach, postanowili usunąć je z gry. Gothic 3 spotkał się z liczną krytyką, bo gra w podstawowej wersji była po prostu zbyt zbugowana. Wydawane patche oraz łatki poprawiały sytuację, ale dodatek do gry, czyli Zmierzch Bogów, i tak został okrzyknięty Zmierzchem Bugów. Nie przeszkodziło to jednak grze, by w 2006 zająć drugie miejsce w plebiscycie Gra Roku, organizowanym corocznie przez portal gryonline.pl. Gothic 3 konkurował wówczas z takimi tytułami jak Call of Duty 3, Need for Speed Carbon, Gears of War czy Hitman Krwawa Forsa. Pierwsze miejsce przypadło jednak grze The Elder Scrolls Oblivion. Warto dodać, że na tym samym portalu Gothic 3 góruje nad pierwszą częścią gry, przebijając ją w ocenach o 0,2 punktu. Jeden z użytkowników facebookowej grupy Gothic po chamsku obliczył, że wszystkich drzew na kontynencie jest łącznie 6589. 3468 z nich znajduje się w Myrtanie, 1768 w Nordmarze, a 1353 w Warancie. Intro otwierające Gothica 3 pierwotnie miało być znacznie dłuższe, rozpisane nawet na kilkadziesiąt scen. W filmiku miały się pojawić rozbudowane dialogi między postaciami, atak piratów, który w grze jest tylko wzmiankowany, i o wiele więcej informacji na temat świata, do którego lada chwila wkroczy gracz.
To, co widzimy my, to efekt ekranizacji piątej wersji scenopisu. Sceny, które uznano za mniej istotne, obcięto, by nie zanudzić odbiorcy. To by było na tyle. Oceńcie ten materiał, powiedzcie też, co sądzicie o trzeciej odsłonie gry z serii Gothic. Czy znaliście już te ciekawostki? Czy może udało mi się was niektórymi zaskoczyć? Jeśli materiał wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem super podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją wesprzyj. Ja się z wami żegnam, a wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!